Wecławka pierwszą bramkę i jak mówię, żeby zaczął atakować, no i strzeliło jedną bramkę więcej. No i takie były wasze założenia, żeby od początku właśnie spróbować ruszyć na lewo, żeby zaskoczyć poznaniaków? No w Lidze Polskiej można z każdym wygrać, więc czy Lech przejedzie, czy Piast Gliwice, to trzeba atakować, bo gra u siebie. Dla was jest to niecodzienna sytuacja, że nie zdobywacie punktów na własnym boisku. No zgadza się, w naszej sytuacji musimy zdobywać, niestety nie zdobyliśmy, trudno, musimy się rozbierać jakoś nie na Piaście, zdobyć 3 punkty, bo nasza sytuacja będzie ciężka. Czy masz do siebie jakieś pretensje o którąkolwiek z bramek? No przy drugiej bramce wyszedł, nie trafiłem, potem Sławka w nogę uderzył, czyli by, nie wiem, sędzia Dawic Czerwono-Karstko sławił ten zespół, więc no błędna decyzja, ale nie chciała faulować, bośmy grali o jednego wynika mniej. Dzięki bardzo. Bo udało się z Złochatowem do remisu doprowadzić, też były jeszcze szanse na to, żeby wygrać. Dzisiaj udało się wygrać w końcówce i no nie możemy do takiej sytuacji dopuszczać, żeby do samego końca tak naprawdę wygrać. A co się stało? Czym was Jagiellonia na początku tak zaskoczyła? Czym nas zaskoczyła? No na pewno Jagiellonia ma duży potencjał i szczególnie w ofensywie. Jest Tomek Frankowski, jest Grosicki, także oni na pewno dużo nam krwi napsuli. A my, nie wiem, czy wyszliśmy troszeczkę bardzo rozluźnieni. No trudno mi sobie na to odpowiedzieć, bo to któryś mecz, w którym gdzieś tam zapalamy, jak jesteśmy już gotowi. Dziękuję.